Siemanko, tu Sylwia z Poker Break, a ze mną najpopularniejszy pokerzysta w Polsce, w Europie, członek, w sumie prezes zarządu Wolny Poker, no i członek teamu Poker Stars Pro. Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą porozmawiać, Marcinie. Góral, ksywka, nie wiem, czy możemy podać? Może być, tak jest. Powiedz, korzystając z okazji, bo bardzo mnie to ciekawi, jak wygląda obecnie sytuacja pokera w Polsce? Jak to jest z tą legalizacją? Co się dzieje? To znaczy, dzień dobry, witam wszystkich czytelników Poker Break, witam Ciebie. Może z tą popularnością bym tak nie przesadzał. W Polsce pewnie w tej chwili popularniejszy jest Dominik, który wygrał na Bahamach, a w Europie to już w ogóle jest dużo popularniejszych graczy, ale dziękuję bardzo. Rzeczywiście działamy jako Wolny Poker, staramy się o legalizację pokera w Polsce. W tej chwili wygląda to tak, jak pewnie wszyscy czytelnicy wiedzą, że grać nie wolno praktycznie. Gry poza kasynem są nielegalne. W kasynie są legalne tylko turnieje, ale są tak opodatkowane, że no praktycznie nikt nie gra. Turnieje odbywają się tylko jakieś tam symboliczne za 50 zł, albo jak jest dodana pula przez kasyno, ale to, no to wiadomo, że nikt do tego nie będzie dokładał. Zagraniczni gracze do nas nie przyjeżdżają. No i co? Jako Wolny Poker staramy się, żeby było lepiej, żeby... bo tak naprawdę może być jeszcze gorzej. W tej chwili teoretycznie gracze nie są... gracze mogą grać, bo nie są blokowane strony internetowe, ale w momencie, jeżeli do tego dojdzie, no to będzie jeszcze gorzej niż jest. Gracze zaczynają być ścigani przez służbę celną, przez ministra generała Kapicę. Żeby tego uniknąć, proponujemy ustawę, która zaczerpnie najlepsze możliwe rozwiązania z zagranicy. Na przykład Dania ma bardzo fajne rozwiązania, jeśli chodzi o pokera online. Jeśli chodzi o pokera na żywo, praktycznie gorzej być nie może. W tej chwili jest to... A Dania jakie ma rozwiązania? Dania ma rozwiązania takie, że poker jest uregulowany, firmy mogą się ubiegać o licencję, płacą 20% od prowizji, którą pobierają. Gracze już są zwolnieni z kolejnego podatku i mogą grać gracze z całym światem, czyli rynek jest zamknięty. Także to jest taki przykład takiego dobrego systemu, jeśli chodzi o poker online. Natomiast w Polsce na żywo praktycznie gorzej być nie może. Nie możemy grać, jesteśmy ścigani. W restauracji zorganizować pokera się nie da. W domu nawet na malutkie stawki poker jest nielegalny. W kasynach jest absurdalnie wysoki podatek, więc dlatego wspólnie z zespołem parlamentarnym do spraw regulacji gry w pokera napisaliśmy ustawę, która te wszystkie takie najlepsze standardy zagraniczne zbiera. Zaproponowaliśmy to, zostało to zaakceptowane przez Biuro Analiz Sejmowych oraz jako ustawa zgodna z prawem Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że ustawa, która w tej chwili obowiązuje, nigdy takiej notyfikacji do Unii i takiego zatwierdzenia nie przeszła. No i zostało to wysłane do Unii. W tej chwili Unia jest na etapie notyfikacji i zatwierdzenia, że rzeczywiście ten nasz projekt ustawy jest dobry. Natomiast oczywiście sam projekt jeszcze nic nie znaczy, bo musimy przekonać polityków do tego, żeby się tym zajęli. No generał raczej się tym nie zajmie, jest przeciwny. Natomiast dobrym plusem jest to, że pojawiła się nowa osoba w ministerstwie. Jest to pan Neneman, wykładowca Uniwersytetu od Teorii Gier. Będzie odpowiedzialny za właśnie za gry, za podatki. Pan Kapica będzie odpowiedzialny tylko za egzekwowanie. No i mamy nadzieję, że nawiążemy tutaj po raz pierwszy dialog z ustawodawcą i z urzędnikami z Ministerstwa Finansów, no bo do tej pory tego dialogu nie było. Co mówiliśmy, jakiekolwiek merytoryczne argumenty zostały, no były odbijane troszeczkę na zasadzie dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu, albo głupoty. No i tak to do tej pory wyglądało. Ja myślę, że zorientowani czytelnicy dokładnie to wiedzą, jak to wygląda, a dla niezorientowanych to właśnie przedstawiłem, jak to teraz jest. A czy uważasz, że wybór nowego ministra Nenemana wróży jakieś zmiany na lepsze? Jakie masz odczucia? To znaczy jest szansa, że się dowiemy już niedługo. Będzie spotkanie tego parlamentarnego zespołu do spraw regulacji gry w pokera. I najprawdopodobniej na tym spotkaniu pojawi się ten minister. I jeżeli przyjdzie, to oczywiście będziemy z nim rozmawiać, będą to przedstawiciele Wolnego Pokera. Także oczywiście jak najszybciej, jak tylko się to spotkanie odbędzie, będziemy mieli jakieś wieści, to damy znać. Natomiast taka pierwsza wypowiedź dla mediów ministra była taka, że jednak na razie planów zmian nie ma.
No ale mamy nadzieję, że po przedstawieniu merytorycznych argumentów wykładowca zajmujący się teorią gier zrozumie, że po pierwsze poker to gra umiejętności, po drugie poziom opodatkowania jest za wysoki, po trzecie dlaczego dozwalać jedne gry hazardowe, a nie dozwalać pokera. No i na przykład tutaj jesteśmy w Pradze, dwa kasyna równocześnie, dwa wielkie festiwale pokerowe, tysiące graczy. Można. Przyjeżdżają, dobrze się bawią. Zresztą pewnie sama widzisz, jak to wygląda. No tak, krzywda się tutaj nikomu nie dzieje. Każdy jest zadowolony. Szerokie uśmiechy na twarzach. Dokładnie. I tak to powinno w Polsce. Tak to wyglądało w Polsce przed 2010 rokiem. Dodam jeszcze, że graczy mamy doskonałych. Naprawdę zaczynamy odnosić sukcesy. Mamy przykład na to dzisiaj. Dwóch Polaków w finale. W Hedzapie zmierzyło się i zgarnęli ponad 50 tysięcy euro. Nie. Bardzo, bardzo dużo. Dużo. No, dokładnie, to potwierdza. I zarówno w internecie, pomimo tego, że nie mogą grać z terenu Polski, to Polacy osiągają bardzo dobre wyniki, osiągają właśnie w turniejach za granicą, więc nie ma sensu zamykać rynku, bo po prostu Polacy wygrywają te pieniążki nawet z ludźmi z zagranicy. Są bardzo dobrzy i dlaczego tego zabraniać? No, bo dozwala się na grę w ruletkę, jakieś takie głupoty, automaty, a gry, która uczy, przy której można spędzić miło czas, pośmiać się, no zabrania się. Jest to troszeczkę absurdalne, dlatego właśnie walczymy, żeby to zmienić i żeby na rozsądnej zasadzie to licencjonować, opodatkować, ale tak jeszcze raz podkreślę, na rozsądnym poziomie, żebyśmy nie byli gonieni, żebyśmy nie byli przestępcami w świetle prawa, żebyśmy mogli przyjemnie spędzić piątkowy wieczór u nas w Polsce, a nie żebyśmy musieli jeździć do Pragi. Także wolność dla pokerzystów. Wolny poker. Dziękuję Ci strasznie za tą obszerną wypowiedź. Myślę, że jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i Tobie za tą rozmowę. Dzięki. Dziękuję, pozdrawiam.